Zabraknie węgla w Polsce. Szokująca wizja przepowiedni jasnowidza Jackowskiego. Mało tego, jasnowidz mówi tutaj przerażającą perspektywę, to co nas czeka, że będziemy palić w piecach chrustem, oczywiście ci, co mają piece w domu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam przerażającą wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, ale o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem, kliknij krzywe dzwono, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalajkujcie go, link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj przedstawiam wizję przepowiedni jasnowidza Jackowskiego, która mówi o tym, że zabraknie węgla w Polsce. No przerażająca sprawa. Co od razu powiedzieć, że no teraz akurat, kiedy to nagrywam, robi się głośno w Polsce na temat tego, że są braki, jeśli chodzi o węgiel, braki, jeśli chodzi o składy. Natomiast jasnowidz Jackowski o tym mówi zdecydowanie wcześniej. Ja robiłem nawet taki filmik w tamtym roku, praktycznie w październiku albo w listopadzie 2021 roku, że właśnie PiS zamyka kopalnie, a węgla brakuje tak naprawdę w Polsce. No i dzisiaj mamy jeden z takich pierwszych punktów kulminacyjnych, jeśli chodzi o braki węgla w Polsce, zresztą media o tym głośno mówią. No, można powiedzieć, że szczęście w nieszczęściu, bo jest połowa roku, jest czerwiec, no aczkolwiek jeżeli ta sytuacja nie zmieni się za kilka miesięcy, to będzie kompletna tragedia. Tutaj nawet jasnowidz mówi w ten sposób: w Polsce brakuje 15 milionów ton węgla. Tak to nawet definiuje jasnowidz Jackowski. No i rzeczywiście ja słyszałem taką informację, jeśli chodzi o media, że media podawały taką informację, że w Polsce brakuje od 11 do 12 ton, 11 do 12 milionów ton węgla, czyli tutaj jasnowidz Jackowski no prawie, że dobrze tutaj to określił, tak, no nie wiem kto ma rację, czy to jest 15 milionów, czy 11, w każdym razie to jest po prostu, to są ogromne ilości. No i tutaj jasnowidz Jackowski właśnie mówi na temat tej zasady, która teraz praktycznie wchodzi, można powiedzieć, że to jest chrust plus, tak, a więc lasy państwowe zgodziły się na dobrą sprawę, politycy zgodzili się na to, żeby ludzie mogli zbierać w lesie właśnie chrust, jakieś drobne drewno, tak, coś, co wcześniej praktycznie było zakazane. Mówiłem też o tym, że praktycznie to jest zły symbol, zły znak, bo przed wybuchem I wojny światowej też można było zbierać praktycznie chrust i drewno, potem nastąpił wybuch I wojny światowej. Czy czasem to nie zapowiada właśnie to, że wybuchnie nie pierwsza, ale trzecia wojna światowa? No i ten chrust można zbierać, no bo wcześniej można było taki chrust zbierać, ale trzeba było mieć pozwolenie, zgodę tam z lasów, nie, trzeba było coś zapłacić, tak, jeśli chodzi o jakąś zgodę, oczywiście oficjalnie, nie mówię żadnej łapówki, ale trzeba było po prostu coś zapłacić, chyba jakąś po prostu opłatę i można było po prostu ten chrust zbierać, czy za jakąś określoną opłatę, za określony praktycznie ilość zebranego chrustu trzeba było zapłacić konkretne pieniądze. Natomiast teraz jasnowidz mówi właśnie w ten sposób, że mamy chrust plus, że no, lasy państwowe wydały zgodę, ale na dobrą sprawę lasy państwowe wydały zgodę na podstawie tego, że rząd po prostu to zlecił, tak? No bo wiadomo, że lasy państwowe należą do spółek Skarbu Państwa, należy do państwa polskiego. No i tutaj właśnie, czy to nie oznacza, że sytuacja jest tak fatalna, tak patowa, że politycy decydują się na to, żeby uwolnić właśnie możliwość zbierania tego chrustu i drewna, bo rzeczywiście zabraknie tego węgla, żeby ludzie nie marzli jesienią i zimą? Znaczy powiem w ten sposób, no też drewno nie jest do końca rozwiązaniem, chyba że ktoś tam po prostu ma kozę, czy jakieś mniejsze opalanie, bo nie da się po prostu opalać drewna na dłuższą metę, chociaż też nie jestem znawcą, ja nie mieszkam praktycznie tutaj tak w domku jednorodzinnym, nie palę praktycznie tutaj, mam centralne ogrzewanie, natomiast no rzeczywiście wydaje mi się, że po prostu to drewno, chyba bardziej kaloryczny jest tutaj węgiel, tak, czy ekogroszek, czy inne formy opalania, natomiast no jeżeli do tego stopnia rządzący się posiłkują, tak, takim rozwiązaniem, to znaczy, że sytuacja rzeczywiście jest fatalna. Wiadomo, że przecież rząd po prostu tutaj tak zakazał sprowadzania węgla z Rosji. Jest problem, jeśli chodzi o sprowadzenie węgla z Ukrainy, bo przecież też sporo węgla było transportowane do Polski przez Ukrainę pociągiem, chociaż też tam były kontrowersje, bo jeszcze przed wybuchem wojny no, strona ukraińska nie miała zbyt dobrych po prostu tej relacji z Polską, jeśli chodzi o właśnie transport tutaj tego węgla, a to już jest inna sprawa. No a teraz Jasnowidz Jackowski mówi na temat tego, że węgla zabraknie. No jest ogromna wrzawa w mediach, politycy tam się prześcigają, jeśli chodzi o propozycje. Słyszałem tutaj wypowiedź też Anny Moskwy, tak, minister w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, która mówi, że tutaj węgla nie zabraknie. Mają być też jakieś ceny regulowane, że po prostu nie będzie można spekulować tym węglem. No ale wiadomo, jeżeli węgla coraz mniej jest, to wiadomo, że pojawiają się spekulanci, tak, ktoś oferuje węgiel za 2–3 tysiące, tak, i tak dalej. No więc tutaj podobno po prostu rządzący mają położyć temu kres, tak, a więc tam pojawia się taka informacja, że te punkty, które sprzedają węgiel, mają działać na zasadzie franczyzy, czy podpisywać umowę z państwową kopalnią, tak, czy z kopalniami należącymi do Skarbu Państwa i nie będą mogli sprzedawać tam po zawyżonej cenie, tak, znaczy zawyżoną cenę zawsze sprzedają, tak, no bo muszą zarobić, zysk i tak dalej mieć, natomiast chodzi o to, żeby nie podbijać ceny 2- czy 3-krotnie, czy 5-krotnie. Troszeczkę mi się przypomina sytuacja, jak był początek pandemii w Polsce i nagle pojawiły się braki, jeśli chodzi o rękawiczki jednorazowe, czy maseczki jednorazowe i też zaraz po prostu to była podbijana cena, jeśli chodzi o te właśnie te produkty, tak, też na portalach aukcyjnych tam handlowano, natomiast tutaj rzeczywiście robi się potężny problem, jeśli chodzi o węgiel. Wiadomo, że też mnóstwo składów opału węgla kupuje ten węgiel zawczasu już teraz po to, żeby móc sprzedać ten węgiel jesienią i zimą, tak, to nie jest tak, że przecież węgiel przyjeżdża do nich we wrześniu, tylko oni już teraz praktycznie to kupują. Nawet się tam po prostu pojawiła informacja, że ruszyła jakaś strona internetowa, gdzie można spółki należącej do Skarbu Państwa, gdzie można było sprzedawać węgiel, to podobno tam też po prostu bardzo szybko ten węgiel się wyprzedał. No więc, no wiadomo, to jest potężny problem, a na innych portalach aukcyjnych, czy po prostu w internecie, no ludzie podbijają stawkę. Sam Jasnowidz mówił, że kupował praktycznie, kupił chyba kilka ton, 3 czy 4 tony węgla, chyba tam po prostu po 2000 zł, no a mówił, że wcześniej kupował węgiel po 1000 zł, a mówił i tak się cieszył, że kupił za 2000, bo już za chwilę miał kosztować ten węgiel 3000 zł. Także no jest spora praktycznie teraz spekulacja, jeśli chodzi o ten węgiel, rzeczywiście czarne złoto można powiedzieć. No i teraz mnóstwo osób, tak, pyta się, mają pretensje do rządzących, dlaczego zamykane są kopalnie, skoro teraz są tak potężne problemy, jeśli chodzi o węgiel. Rzeczywiście to jest potężny problem, tylko też trzeba pamiętać, tak, no rząd Prawa i Sprawiedliwości nie ruszy praktycznie tej kopalni za dotknięciem czarodziejskiej różki jakby guzikiem, jak stwierdzą, że od jutra mają być kopalnie otwarte. To jest też to co właśnie mówią górnicy, że to musi być zwiększenie zatrudnienia, jeśli chodzi o te kopalnie, które już istnieją, tak, dokonywanie tak naprawdę tam nowych odwiertów, czy nowych tam, nie wiem jak się nazywa, szychty, czy po prostu nowych tak naprawdę możliwości poszerzania nowych możliwości praktycznie tutaj pozyskiwania tego węgla. No więc tutaj jest sporo tak naprawdę tutaj tych rzeczy, które rządzący mogliby zrobić, tak, mogliby rzeczywiście zrobić. No i potężny problem, przede wszystkim u nas tutaj w Polsce. No wiadomo, ludzie, którzy mieszkają w blokach, to tego problemu nie mają, natomiast no mnóstwo ludzi przecież w Polsce opala węglem, gaz jest coraz droższy i teraz się robi po prostu potężny problem. Potężny się praktycznie robi problem, jeśli chodzi o to, czym tak naprawdę ogrzać mieszkanie, ogrzać dom jesienią czy też zimą, tak? Ta zima, która była, ona nie była aż tak mroźna, nie była aż tak dotkliwa, natomiast no nie wiemy tak naprawdę, co nas czeka, jeśli chodzi o najbliższe miesiące, jeśli chodzi o jesień, zimę, braki, jeśli chodzi o składy. Podobno składy już przyjmują zlecenia, zapisy praktycznie na węgiel, więc nawet ten węgiel, który się pojawi na składzie, on bardzo szybko wyjedzie. Zresztą pokazywali w mediach, tak, serwisy informacyjne pokazywały, że ustawiają się kolejki tam tirów, czy samochodów dostawczych po ten węgiel do składów, tak, więc oni tam już czekają, tak, z pustymi praktycznie tutaj łopatami. Jak tylko po prostu węgiel przyjedzie, no to niektórzy mówią, że ten węgiel będzie bezpośrednio rozładowany po prostu z pociągu, tak, jeżeli zostanie przywieziony pociągiem. No rzeczywiście. Pozostaje też inne pytanie, tak, a co na przykład z elektrowniami, bo my tutaj mówimy elektrociepłowniami, tak, bo my tu mówimy, no ludzie, którzy mieszkają na przykład tam w blokach, są bezpieczni i tak dalej, tam gdzie centralne ogrzewanie, no chyba elektrociepłownie robią po prostu zapasy, robią po prostu ten węgiel, kupują jakby z wyprzedzeniem, miejmy nadzieję, żeby się nie okazało, że później po prostu będą przerwy w dostawie ciepła, ogrzewania, bo na przykład elektrociepłownia nie kupiła odpowiedniej ilości węgla. Niewątpliwie, no też po prostu ludzie, którzy mają centralne ogrzewanie, zapłacą więcej, jeśli chodzi o rachunek, no chyba że nie będą grzać tym ogrzewaniem, ale będą zapłacą więcej praktycznie za ogrzanie mieszkania czy też domu. No więc przerażająca sprawa, 15 milionów ton węgla. Ja bym powiedział w ten sposób, po części można rozgrzeszyć rząd Prawa i Sprawiedliwości, bo jest to spowodowane jakby tą sytuacją, atak Rosji na Ukrainę, ale problem jeśli chodzi o węgiel, był to problem, który już pojawił się wcześniej, już w tamtym roku. Poza tym w tamtym roku już spekulowano na temat tego, że Rosja zaatakuje Ukrainę. Mówiono o tym głośno praktycznie od wielu miesięcy, więc rząd Prawa i Sprawiedliwości mógł się do tego przygotować, tak, czy po prostu zwiększyć zatrudnienie, jeśli chodzi o górnictwo, czy po prostu tworzyć nowe tak naprawdę możliwości pozyskania tego węgla, czy z innych źródeł, bo powinni zdawać sobie sprawę z tego, że będą musieli po prostu zrezygnować z dostaw tutaj węgla z Rosji, czy po prostu będzie utrudniony problem w ogóle, jeśli chodzi o dostawę węgla z wschodu, tak, no przecież tam też pojawiły się informacje, że węgiel do Polski docierał z Afryki, tak, z Australii, z różnych praktycznie rejonów, no więc no, rząd powinien wcześniej się na to przygotować, wcześniej powinien to praktycznie przygotować nas wszystkich do tej sytuacji, która wystąpiła. To wszystko dzisiaj, pozdrawiam, zostawcie suba, trzymajcie się, cześć!